Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od dramatycznego wypadku, który wydarzył się na ulicy Pilotów w Krakowie. Nie żyje motocyklista. Jego brat, który jechał razem z nim, jest w ciężkim stanie. W ciężkim stanie jest też sprawca tego wypadku. Do tak dramatycznej sytuacji doszło chyba w wyniku nieuwagi. Tak, no niewątpliwie. Może też prędkość motocykla. Nie wiemy do końca, jak przebiegał ten wypadek, ale spodziewamy się, że motocykl mógł jechać dość szybko. Miał pierwszeństwo, jechał na wprost. Toyota Yaris skręcała w lewo. No i niestety motocyklista wjechał w ten skręcający w lewo, który powinien ustąpić pierwszeństwa pojazd, no i poważny stan tych, którzy żyją, a jedna osoba niestety zginęła na miejscu. Straszne i smutne. No cóż, uważajmy, musimy mieć oczy szeroko otwarte, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre pojazdy mają olbrzymie przyspieszenia i nawet jak nie przekraczają prędkości w danym momencie, to mogą bardzo szybko wystartować. Musimy patrzeć, musimy słuchać, motocykle na szczęście mają to, że jadą dość głośno, więc powinniśmy go dodatkowo usłyszeć. Ale może jechać rowerzysta czy motorowerzysta, który jedzie cicho. No musimy uważać, po prostu musimy być skoncentrowani. Zaczęła się wiosna, to może jakiś apel do motocyklistów, których teraz jest coraz więcej na drogach? Tak, no apel do motocyklistów jest prosty. Pamiętajcie, że nawet mając pierwszeństwo, musicie mieć świadomość tego, że jeżeli nie udzielone będzie to pierwszeństwo, no to może dojść do tragicznego w skutkach wypadku. Jednak niewiele was, szanowni motocykliści, chroni, nawet te nowoczesne ubrania, kaski, no nie dają wszystkiego, nie dają tego zabezpieczenia, które mamy w samochodach. Do podobnego wypadku mogło dojść w Bieruniu. Tutaj też nieuwaga mogła być przyczyną tragicznego zdarzenia. Tak, od naszego, można powiedzieć, stałego korespondenta ze Oświęcimia otrzymaliśmy film, który no, mrozi krew w żyłach, bo kierowca sądził, że ten pojazd skręcający w lewo zatrzyma się w tej takiej wnęce, która umożliwia rozpoczęcie tego skrętu. A tamten kierowca jakby nigdy nic pojechał. No, samochód, z którego był kręcony film, ucieka na chodnik. Widzi to pieszy, który dobrze, że obserwuje, aż usuwa się, no bo nie wiadomo, co dalej będzie. Właśnie piesi, uważajcie również na chodnikach. No niestety taki też morał z naszych programów, że nigdzie nie możecie w ruchu publicznym czuć się bezpieczni. Ludzie popełniają błędy. We własnym interesie, w tym momencie jak podróżujecie obojętnie jakim środkiem lokomocji względnie na własnych nogach, musicie mieć oczy szeroko otwarte. No a tutaj przestrzegamy przed takimi oto kierowcami, którzy po prostu nie uważają, którzy tak jakby trochę spadli z nieba, no i wymuszają pierwszeństwo. Tych wymuszeń pierwszeństwa jest sporo. W statystykach policyjnych wymuszenie pierwszeństwa na drugim miejscu po prędkości w ocenie przyczyn wypadków drogowych. Nie wymuszajmy pierwszeństwa. Ten starszy pan, on zamarł ze strachu, no kilka metrów dalej i przecież ten starszy pan mógł zostać potrącony. Dokładnie. Dziwimy się temu panu i gratulujemy, że był uważny, bo być może właśnie uskoczyłby, gdyby co do czego przyszło. No na szczęście uważny był też kierowca, który przysłał nam film, za który dziękujemy. No i dzięki jego postawie do wypadku nie doszło. Przerażający film przysłał nam też pan Artur z Płocka. No i niniejszym wracamy do naszego tematu wyprzedzania i omijania na przejściach dla pieszych. No tutaj mogło zginąć troje dzieci i kobieta. Dokładnie. Popatrzcie państwo na reakcję tych dzieci. Też dobrze, że uważały. Nagle się wycofują, ale jak pierwszy raz to oglądałem, wystraszyłem się w związku z postawą tej pani, która przeprowadzała dziecko, która nie patrzy, idzie, no w ostatniej chwili udaje się jej zatrzymać się, a samochód jakby nigdy nic przejeżdża. No o włos od wypadku. To naprawdę dramatyczne. Wiele już takich zdjęć, filmów widziałem, ale ten należy do czołówki. Do niechlubnej czołówki, szanowni kierowcy, waszych zachowań. Tragicznych zachowań. No tutaj w zasadzie widać, że ta jedna dziewczynka, łapiąc drugą dziewczynkę, no prawie uratowała jej życie. No i może zwróciła też uwagę tym swoim ruchem tej kobiety, która trochę niefrasobliwie szła dalej, no ale na szczęście się zatrzymała. Stoimy na placu na Groblach. Niedaleko jest skrzyżowanie ulic Zwierzynieckiej, Franciszkańskiej i Straszewskiego. No ale dlaczego tu przyszliśmy? Zmieniła się organizacja ruchu. Podobnie jak kilka miesięcy temu pokazywaliśmy skrzyżowanie pod Lotem, tak nazywane Długiej Sławkowskiej z Basztową. I pod Pocztą Główną. A wcześniej jeszcze pod Pocztą Główną. Kolejne wyłączenie świateł na pierwszej obwodnicy. Możecie się państwo dziwić, dlaczego te światła są wyłączane. Kiedyś spełniały swoją rolę. A w tym momencie przy dużym ruchu pieszych, pojazdów, tramwajów przeszkadzały bardziej niż pomagały. Tym naturalnym elementem, który spowalnia tutaj ruch,
jest przystanek tramwajowy, czy przystanki tramwajowe, światła w związku z tym naprawdę nie są potrzebne. No ale uważajmy, bo zmieniła się organizacja ruchu, zmieniając zasady pierwszeństwa. Franciszkańska, Zwierzyniecka mamy pierwszeństwo. Oczywiście uważamy też na ewentualne tramwaje. Skręcający tramwaj ma w takim przypadku pierwszeństwo, natomiast tramwaj z podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym w ciągu pierwszeństwa. Dawniej tramwaj skręcający z ulicy Straszewskiego koło Filharmonii w Zwierzyniecką musiał nam ustąpić pierwszeństwa, jak jechaliśmy na wprost. W tym momencie, jadąc na wprost, ustępujemy pierwszeństwa tramwajowi. Nie ma sygnalizacji świetlnej, w związku z tym schodzimy na piętro przepisów ogólnych. No a pozostałe pierwszeństwa regulują tutaj znaki. Ciąg Zwierzyniecka, Franciszkańska ma pierwszeństwo, a Straszewskiego w stronę Wawelu, czy w stronę centrum jest podporządkowany. Dojeżdżamy, rozglądamy się, teraz pojedzie Audi, taksówka, a za nią my. Dużo pieszych, dużo przejść dla pieszych, zwracajmy uwagę na wszystko, co tutaj się dzieje. Niestety rowerzysta w sposób niepoprawny przejeżdża przejściem dla pieszych. No i nasze obserwacje na tym skrzyżowaniu. Kierowca samochodu nie wie, kto ma pierwszeństwo. Stoi, czeka. Patrzmy na znaki, orientujmy się. Teraz z drugiej strony ostre hamowanie pojazdu za tym, który miał jechać, a nie pojechał. Niepewność, może za szybki dojazd i potem gwałtowne hamowanie. Tak nie jeździmy. Patrzmy na znaki, kto tu ma pierwszeństwo. Musimy wiedzieć, Zwierzyniecka, Franciszkańska to pierwszeństwo, Straszewskiego z obu stron podporządkowana. Przyjechaliśmy na skrzyżowanie ulic Nowochódzkiej i Klimeckiego w Krakowie na prośbę pana Mariusza, który w takiej sytuacji, jaka występuje tutaj, czyli znak stop za światłami, nie zatrzymuje się na tym znaku stop, ale został pouczony, że robi źle. No i co, ma pan Mariusz rację? Oczywiście, że ma pan Mariusz rację. Pan Mariusz chyba jest spoza Krakowa, takie odnosimy wrażenie. My w Krakowie już ten temat załatwialiśmy kilkakrotnie, no ale powiedzmy to jeszcze raz na całą Polskę. Jeśli mamy skrzyżowanie regulowane czynną, działającą sygnalizacją świetlną, światło zielone, czerwone, żółte, ewentualnie zielona strzałka, one regulują ruch na danym skrzyżowaniu. To znak stop w tym momencie nie działa, tak jakby go nie było. Można by go zasłonić, gdyby była taka możliwość. Organizator ruchu mógłby w tym momencie taką czapeczkę, niewidkę mu zakładać. On zadziała, on będzie miał prawne znaczenie wtedy, kiedy będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, kiedy będzie żółte migające, ostrzegawcze, albo w ogóle z jakichś przyczyn sygnalizacja się zepsuje, czy sygnalizatory ciemne, puste, niedziałające. Hierarchia przepisów. Jeżeli sygnały świetlne, to nie znaki. Znaki wtedy, kiedy sygnalizacja nie działa, czyli po prostu nie ma. Sygnalizacja świetlna działa, czyli co? Nieistotne znaki, istotne sygnalizator. Najpierw zatrzymanie w związku z sygnalizatorem S2 z wyświetlaną zieloną strzałką. Stanąłem, teraz mogę podjeżdżać, obserwuję piesi, rowerzyści, no i pojazdy, które mógłbym utrudnić. Tak się nie stało, w związku z tym przejechałem. Bez zatrzymania, bez znaku stop. Rzecz jest dość oczywista, ale widać, bo temat ciągle wraca. U niektórych rodzą się jakieś wątpliwości. Dojeżdżają, widzą grubą, ciągłą linię, widzą znak stop, próbują się zatrzymać. To może być groźne w sytuacji, jeśli wcześniej jechaliśmy na zielonym świetle. To zatrzymanie może być nieczytelne, może być naprawdę niebezpieczne. Po prostu dostaniemy być może w tylny zderzak. Nie róbmy tego. Czerwone złapało nas, więc oczywiście zatrzymujemy się przed sygnalizatorem. A jak zapali się zielone, to już bez zatrzymania będziemy skręcali. Jako pierwsi będziemy mogli, mam nadzieję, bez problemu wjechać na skrzyżowanie. Akurat największym problemem tego skrzyżowania jest blokowanie się wzajemne, wjeżdżanie bez możliwości opuszczenia. Skrzyżowanie jest jakby trochę za małe w stosunku do potrzeb. Tym bardziej musimy mądrze, rozsądnie, a przede wszystkim przepisowo wjeżdżać. O właśnie. I wjechałem i jadę. I spotykam pojazd, który wjeżdża nieodpowiedzialnie na skrzyżowanie. Ojej. Sygnalizacja czynna, znaku stop nie ma. Sygnalizacja nieczynna, oczywiście wtedy nie zatrzymujemy się przed sygnalizatorem, na przykład w związku z zieloną strzałką, tylko jedziemy do linii bezwzględnego zatrzymania albo do wylotu skrzyżowania, gdyby jej nie było, i wtedy dopiero po zatrzymaniu decydujemy o możliwości jazdy. A gdyby był znak stop pierwszeństwa, to w czasie jazdy możemy o tej możliwości dalszej jazdy zadecydować. W ten sposób. Także pan Mariusz jedzie dobrze i myślę, że tutaj tym programem ostatecznie wszelkie wątpliwości usuwamy, że już tych wątpliwości po prostu nie będzie.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.